Polska jest hubem logistycznym dla Ukrainy już teraz. Polska jest hubem logistycznym w zakresie pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Jest hubem logistycznym w zakresie pomocy militarnej dla Ukrainy. Polacy i Polska zaangażowała się bardzo mocno w wojnę na Ukrainie. Po pierwsze dlatego, że jest to nasz jeden z największych sąsiadów. Mamy bardzo długą granicę, ponad 500 km. I w naszym żywotnym interesie jako Polski jest to, żeby Ukraina obroniła się przed agresją rosyjską, wytrwała jako niezależny, samodzielny naród. I my na tyle dużo się w to zaangażowaliśmy, że w zasadzie to kontynuacja tego po wojnie jest oczywista. Że tym hubem w zasadzie jesteśmy i będziemy, to jest przesądzone. Tak, oczywiście to jest realna możliwość, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że Polskę już się nazywa od lat hubem logistycznym Europy. I też my, jeżeli chodzi o naszą działalność Rolixus Logistics, też czuliśmy jakby to, bo ponieważ wiele kontraktów, zarówno magazynowych, jak i transportowych, właśnie mieliśmy jako taki łącznik między Zachodem a Wschodem, tak? Więc wydaje się to jakby naturalną konsekwencją tego, że de facto zwiększone zapotrzebowanie na różne materiały, tak, i produkty, tak, potrzebne na Ukrainie w związku z wojną i po wojnie na pewno będzie jeszcze większe, naturalnie powoduje, że tak, to jest szansa dla Polski i dla logistyki w Polsce. Przede wszystkim infrastruktura, tak, którą mamy, zarówno drogowa, magazynowa. Należy zauważyć, że ostatnie lata to bardzo dynamiczny rozwój infrastruktury magazynowej, tak, bo co roku przybywa nam te kilka milionów powierzchni metrów kwadratowych i to jest na pewno ma znaczenie. Kolejna sprawa, jesteśmy de facto granicą Unii Europejskiej, tak, łączymy koleje, tak, rozstaw osi wschodni i tutaj europejski. Jeżeli chodzi o to, co potrzebujemy, żeby jeszcze ten większy ruch obsłużyć, no to dzisiaj obserwujemy przede wszystkim zatory na granicach, tak? I ta przepustowość, jeżeli chodzi o granice, to jest coś, co nad czym potrzebujemy popracować. Pojawiały się takie inicjatywy, jak jakby zwolnienie z różnego rodzaju pozwoleń, tak? I to pomogło. Natomiast infrastruktura, jeżeli chodzi o być może więcej przejść granicznych, większa przepustowość tych przejść granicznych, myślę również, że infrastruktura magazynowa na wschodzie, południowym wschodzie naszego kraju. To jest też element, który potrzebujemy, ponieważ dotychczas rozwijała się głównie w centralnej Polsce, zachodniej Polsce. Tutaj na pewno tych magazynów musi powstać więcej w przyszłości, żeby wspomóc ten transfer tych dóbr, materiałów z Ukrainy do Europy i z powrotem. Również te magazyny muszą powstać po stronie ukraińskiej, ale to wiadomo, że na tym etapie Ukraina ma trochę inne problemy i nie należy oczekiwać, że tego typu działania będą podejmowane. Jeżeli chodzi o to, co robią firmy prywatne, to idzie to wszystko w dobrym kierunku. Firmy się rozwijają, rozwijają swoją infrastrukturę, rozwijają swoje systemy działania i tak naprawdę to wsparcie Ukrainy jest bardzo intensywne. Ruch przez granicę ukraińską jest bardzo intensywny w tej chwili. Mamy ponad 530 km wspólnej granicy, a tylko 9 aktywnych przejść granicznych, gdzie Polska przed przystąpieniem do Unii Europejskiej miała 12 przejść z Niemcami na granicę długości 400 kilkudziesięciu kilometrów. Więc tutaj należałoby pomóc, jak gdyby pomyśleć o nowych przejściach granicznych z Ukrainą, o rozbudowie obecnych przejść. Pewne działania są tutaj podejmowane, między innymi nowe punkty powstają kontroli, wspólne kontrole celników polskich i ukraińskich są realizowane i gdzieś tam tego typu działania są podejmowane doraźnie, ale docelowo jest potrzebna intensyfikacja prac w tym zakresie. Ukraina jest ogromnym rynkiem o dużej liczbie mieszkańców, dużej liczbie powierzchni, dużej liczbie miejscowości i tam będzie ogrom pracy do wykonania. Więc polskie firmy no, mają tutaj po zakończeniu wojny i po skierowaniu w stronę Ukrainy dużych funduszy na odbudowę, polskie firmy tak naprawdę, no, Ukraina będzie dla nich naturalnym źródłem nowych kontraktów, nowych usług. Co możemy zyskać? Przede wszystkim możemy zyskać duże rynki zbytu, duże liczby ludności do zaspokojenia ich potrzeb w zakresie usług, różnego typu usług, nie tylko logistycznych, również szkoleniowych, również informatycznych. I wydaje się, że tutaj no, nasze firmy no, mogą zyskać bardzo dużo.